Dlaczego? Dlatego, że państwo wiedzą, że chcą wprowadzać swoje właśnie antywartości do przestrzeni publicznej i potrzebują na to miejsca. Tylko że, drodzy państwo, nie ma czegoś takiego jak symetria, to znaczy wartości nie są równe antywartościom i dlatego dzisiaj dyskutujemy o projekcie Stop LGBT, żeby umożliwić zasiedlenie przestrzeni publicznej prawdziwymi wartościami. Jeżeli jakieś środowisko wykazuje podwyższony odsetek patologii, to te osoby nie powinny dostawać dzieci na wychowanie. Nie powinny również pracować z dziećmi, to jest osobna kwestia, ale rzeczywiście powinny mieć ograniczony dostęp do dzieci. I środowisko LGBT jest takim środowiskiem, ono powinno mieć ograniczony dostęp do dzieci, bo tutaj przede wszystkim chodzi o nieletnich. Porady LGBT, ponieważ wtedy wciąga się te dzieciaki w określone środowisko, na początku płacąc im za udział w takich imprezach, potem wciągając, budując sieć kontaktów. I pierwsza rzecz, te samobójstwa tych dzieciaków, które mają rozchwianą tożsamość seksualną, rozchwianą tożsamość płciową w takim krytycznym okresie, kiedy człowiek szuka swojej tożsamości, to jest właśnie wina ruchu LGBT. Oni krzyczą o samobójstwach, z drugiej strony robią wszystko, żeby było ich jak najwięcej. Każde dziecko w zdrowej rodzinie, w zdrowej relacji z rodzicem może przyjść i powiedzieć: mamo, tato, odkrywam w sobie skłonności homoseksualne. Mam problem z alkoholem, ktoś częstował mnie narkotykami. Mogą się zdarzyć różne rzeczy, które szkodzą rozwojowi dziecka. I na każdą patologię trzeba zareagować. I dzisiaj lewa strona, która nadaje ton debacie w tym obszarze, pewnie pozwoliłaby na terapię dziecka z nikotynizmu, pozwoliłaby na terapię dziecka z narkomanii, ale na pewno nie pozwoliłaby na terapię ze skłonności homoseksualnych. Dlatego, że poprawność polityczna działa w taki sposób. Im więcej homo, tym lepiej. W związku z tym uderzamy do dzieci w krytycznym dla rozwoju wieku. I tu naprawdę nie chodzi o to, żeby ratować jakąś mniejszość, która jest prześladowana, tylko chodzi o to, żeby formować młodzież, urabiać, żeby prowadzić działania antywychowawcze i w ten sposób jej zagrozić. Ale to homolobby w ogóle nie interesuje, co się potem dzieje z tymi dzieciakami. Chodzi o to, żeby te dzieciaki zostały zaprzęgnięte do określonego celu politycznego. I to jest obrzydliwe. To jest coś, czym należy się zawsze brzydzić i każdy powinien się tym brzydzić. Dziękuję za uwagę. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań.